Cześć, witajcie wszyscy. Krzysztof z tej strony. Dotarłem dzisiaj na jedną z leśnych plaż, gdzie będę prowadził poszukiwania z wykrywaczem Nocta Macromulti Amphibio. Plaża ta funkcjonowała już w latach 30. XX wieku. W okresie powojennym stacjonowały tutaj obozy harcerskie, natomiast w chwili obecnej jest to plaża, która w sezonie jest plażą prywatną. Można tutaj postawić namiot i oczywiście korzystać z wody z kąpieliska, w którym będziemy prowadzić poszukiwania. Zanim zacznę poszukiwania i odpalę wykrywacz metali, wyciągnę najpierw znalezisko na oko. Garnek wraz z przykrywką. Odłożę go na bok, może przyda jeszcze się to komuś. Pierwszy fan dnia, zrywka. Ujawniła się nam złotóweczka, ale w złym stanie. Ciemna, spatynowana. 1994 rocznik. Folia aluminiowa. Klasyk. Przy pomostach, gdzie człowiek się poruszał, zawsze wyrzucał takie rzeczy. Zobaczcie, co wyszło z sita. Ostrze od golarki. No, to jest niebezpieczne, jeżeli ktoś by tam nogą przetarł o taką ostrzałkę, no mógłby sobie skaleczyć nóżkę. Natomiast coś to bezmyślnie by rzucił do wody. Takie rzeczy też są w wodzie. No i tym razem sitka wyszło 20 groszy. Już je korozja brała, bardziej ten nalocik taki, no i jest uratowane, czyli 20 groszy wpada do saszetki. Trzy kolejne sygnały po sobie, to kapsle od piwa. Szukamy dalej. W pierwszej chwili zastanowiłem się, co to w ogóle jest. Pokazało się to w sicie, dosyć mocny sygnał. Okazuje się, że jest to odważnik 40-gramowy, który stosuje się do połowu ryb metodą gruntową. Takie rzeczy też na bindudze. Ja muszę na chwilę wyjść z wody za potrzebą. Niestety już jest jesień. Woda jest dużo chłodniejsza, niestety organizm się szybko wyziębia, przy czym też pęcherz moczowy zaczyna się odzywać. A przy okazji Wam pokażę to urocze miejsce, gdzie prowadzę poszukiwania. Tutaj są toalety, w sezonie one są zaopatrzone w sedesy i oczywiście krany, bo takie są wymogi sanitarne. A tutaj jest miejsce, gdzie można korzystać z wody i obmyć się. Tu jest wiata, taka chyba administracyjna, gdzie można bezpiecznie schronić się przed deszczem. Zajdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Sezon skończony, wszystko porozwalane. Mamy dodatkowe oświetlenie ze świec. Informacje o tym, że trzeba sortować śmieci. Tutaj zaplecze, tam zbiorniki na wodę do skłukiwania. No i taka też wiatka do grillowania. Mówię Wam, że jak przejeżdżam w sezonie przez te miejsce, to jest tu masę ludzi.
Jak widzicie, wyobraźnia ludzka nie zna granic. Można grillować nawet browary. Nieźle. Gratuluję pomysłu. Nie zrażajcie się tym, co zobaczyliście. Być może nie wygląda to w jakiś sposób atrakcyjnie i nie jest to miejsce, które ma 5 gwiazdek. Natomiast obcowanie w takim miejscu z naturą, gdzie jest w okolicach woda, dostęp do wody, w tle widać płynące żaglówki, nie jeden zapewne z Was o tym marzy. Tu wystarczy tylko troszkę posprzątać, ogarnąć to i naprawdę miło można spędzić czas. Pomyślcie o tym miejscu, odwiedźcie je, a ja dalej idę do wody. Tutaj jest opona, za chwilę ją wyciągnę, ponieważ nie potrafię jakby przejść obojętnie koło takiej sytuacji, gdzie opona rozkłada się w wodzie. Przecież ona tutaj może leżeć dziesiątki lat, a też nie o to chodzi. Jeżeli widzicie coś takiego, to też wyciągajcie z wody, no i sprzątajcie swoje otoczenie. Natura Wam to odwdzięczy. Powiało PRL-em. Najpierw znalazłem 20 groszy, później 2 złote, czyli potwierdziły się informacje, że w tym miejscu stacjonował zawsze od wielu lat obóz harcerski. 10 groszy i 20 groszy. Kolejne znajdki z tego miejsca. Są i współczesne monety. Ja na dzisiaj kończę już poszukiwania, wychodzę z tej chłodnej wody, a po drodze, jadąc do swojego miejsca zamieszkania, pokażę Wam jeszcze przydrożne kurhany. W drodze powrotnej do domu zajechałem w bardzo ciekawe miejsce historyczne, które chcę Wam również pokazać. Na Pojezierzu Iławskim, w okolicach jeziora Jeziorak, występują liczne kurhany. Tablica, przy której stoimy, pokazuje nam przykładowy kurhan. Pokazane jest, w jaki sposób popielnice zostały włożone do tego kurhanu, obłożone kamieniami, a później nasypane piaskiem. Takie kurhany właśnie znajdują się w miejscu, gdzie przejeżdżam do poszukiwań na plażę. Zobaczcie, charakterystyczne wyniesienie. Ten kurhan jest słabo widoczny, natomiast ten już dużo lepiej. Już jest bardziej wyraziste wyniesienie, taka góreczka. Pochówki polegały na tym, że wkładana została tam popielnica ze szczątkami osób, które zostały spalone w ówczesnym obrzędku pogrzebowym, obłożone kamieniami i nasypane to odpowiednią ilością piasku. W miejscu, gdzie są ulokowane kurhany, jest całkowity zakaz prowadzenia prac przy użyciu wykrywacza metali. Jeżeli prowadzone są tutaj prace leśne, to też najpierw są poprzedzone odpowiednimi pozwoleniami. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie komentarz, naciśnijcie lajka, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia, na razie.